tym tygodniu na tapetę biorę sobie przede wszystkim jedno po drugim Roofwear. Jest to trzecia pozycja tej autorki, która została wydana w Polsce przez wydawnictwo Czwarta Strona. Ja czytałam tej autorki Pod kluczem i niesamowicie ta książka mi się podobała. Dałam jej wtedy 4 gwiazdki na 5. Byłam zaangażowana od początku do samego końca. Zakończenie mnie zaskoczyło. Może było troszkę naciągane, ale mi to absolutnie nie przeszkadzało, bo całościowo ta książka wypadła naprawdę bardzo, bardzo dobrze. I mam nadzieję, że w przypadku jedno po drugim również będzie tak dobrze, jak w przypadku Pod kluczem. Śmierć pani Westaway nie czytałam, natomiast na pewno chciałabym nadrobić tamtą pozycję. Jeśli chodzi o tą książkę, to widziałam, że dość dużo osób teraz tą pozycję czyta i praktycznie wszyscy się nią zachwycają. Tutaj mamy pobyt w luksusowym, rustykalnym domku narciarskim we francuskich Alpach. Mamy tutaj 8 współpracowników i każdy z nich ma coś do zyskania, coś do stracenia i coś do ukrycia. Wszystko wydaje się dobrze zaplanowane. Schody zaczynają się wtedy, kiedy na stole pojawia się oferta i w grę wchodzą miliardy. Zdania w zespole są podzielone, a napięcie sięga zenitu. Burza szalejąca wewnątrz chaty nie może się jednak równać z tą, która ma miejsce na zewnątrz. Niszczycielska lawina odcina domek od świata zewnętrznego. Co gorsza, jedna z osób nie zdążyła wrócić ze zbocza, gdy uderzyła lawina. I w domku oczywiście narasta panika, mijają kolejne godziny i znikają kolejne istnienia. No, powiem wam, że brzmi intrygująco, brzmi tak klaustrofobicznie. Mam nadzieję, że dostanę tutaj świetną historię, którą będę mogła wam polecić z czystym sumieniem. Także, tak jak mówię, no w tym tygodniu skupiłam się przede wszystkim na tej książce i ostatnio przeczytałam sobie również książkę z ramienia literatury dziecięcej. Mamy tutaj książkę Dziewczynka, która nie lubiła swojego imienia, Elif Shafak. Ja tę książkę czytałam dosłownie w kilka godzin i powiem tak, ta książka jest na pewno książką bardzo piękną, bardzo wartościową i idealnie nada się do czytania z dzieckiem. Nie wiem, ojciec, dziecko, matka, dziecko, czy nawet starsze rodzeństwo, które czyta młodszemu. Do tego wszystkiego ta książka idealnie się sprawdzi. I też ogromnym plusem jest oczywiście wydanie tej książki, które naprawdę robi niesamowite wrażenie. I tutaj mamy również takie ilustracje, które naprawdę w piękny, bardzo piękny sposób dopełniają tą historię. Natomiast, co mi się w tej książce nie podobało, to na pewno ten taki moralizatorski ton, który był dla mnie momentami taki sztuczny, nienaturalny i te takie morały powinien czytelnik sam wywnioskować z czytanej historii, a tutaj wszystko zostało nam po prostu podane na tacy i przez to główna bohaterka, nasza Pelargonia, czyli dziewczynka, która nie lubiła swojego imienia, była taka troszkę, no, sztuczna, no, nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi. Natomiast no, nie mogłam zżyć się z tą dziewczynką. Ja rozumiałam jej postępowanie, rozumiałam to, co ona czuje i to, co ona robi w danych momentach. Natomiast ten moralizatorski ton był dla mnie no bardzo, bardzo przesadzony. Natomiast finalnie dałam tej książce 3 gwiazdki na 5 i tak jak mówię, jest to książka naprawdę piękna, wartościowa, dająca nam takie naprawdę uniwersalne prawdy i idealnie nada się właśnie do czytania z dzieckiem. Ale ten moralizatorski ton był tutaj totalnie niepotrzebny. I czytam sobie również, kończę czytać literaturę młodzieżową, Chłopiec znikąd. Ta książka to jest książka naprawdę fenomenalna. Ta pozycja dostarcza mi mnóstwo emocji, zarówno uśmiechu, jak i takiego wzruszenia. Naprawdę coś pięknego. Idę sobie zrobić kawę i siadam do czytania książki jedno po drugim. I też w tym tygodniu czeka mnie kolokwium z angielskiego, nienawidzę tego języka, oraz sprawdzian wiadomości z diagnostyki, z przedmiotu, gdzie aktualnie zajmujemy się ankietami i co w ankietach, w pytaniach jest nie tak i co moglibyśmy w tych ankietach zmienić. Więc no troszkę mnie nauki czeka w tym tygodniu, ale mam nadzieję, że będzie ok. Thank you.
Jest wtorek, godzina 20:38 dokładnie. Czytam sobie jedno po drugim. Jestem już na stronie 162. I nawet nie wiem, kiedy te 160 stron minęło. Naprawdę czyta się to szybko, bardzo płynnie. Tutaj do 130 strony ta historia stała bohaterami. Od początku do tej 130 strony poznawaliśmy tych wszystkich bohaterów, którzy znajdują się w tej powieści. Uczyłam się ich cech charakteru, poznawałam ich na tyle, żeby jednych polubić, drugich nie. Co do narracji, to jest ona prowadzona dwutorowo. Po jednej stronie mamy Erin, a po drugiej stronie mamy Liz. Erin to pracownica tego luksusowego domku we francuskich Alpach. Ten domek tak naprawdę odcięty jest od świata. Chodzi o to, że jest on położony w górach. Do niego można dotrzeć wyciągiem narciarskim, a żeby do sklepu czy do jakiejś restauracji dotrzeć, trzeba właśnie zjechać tą gondolą, wyciągiem narciarskim, coś w tym stylu. Po drugiej stronie mamy Liz, która związana jest z załogą firmy Snoop. Snoop jest to taka aplikacja muzyczna, w której możemy w tym samym czasie słuchać muzyki z jakąś osobą, która nie jest obok nas, która jest w zupełnie innym miejscu na świecie. Na przykład możemy słuchać muzyki z Lady Gagą. Po prostu klikamy na przykład na Lady Gagę i z głośników leci muzyka, którą dokładnie wtedy, dokładnie teraz słucha ta piosenkarka. Więc tutaj mamy takie nowości technologiczne. Mamy ten luksusowy domek. No i mamy tych bohaterów, których jest naprawdę dość dużo. Musiało minąć gdzieś 80 stron, żebym ich tak mniej więcej ogarnęła. Kto tutaj może namieszać? Kto tutaj trzyma się na uboczu? A kto jest właśnie taką szarą myszką? I taką szarą myszką, taką dziewczyną, która no, jest sceptycznie nastawiona do tych wszystkich ludzi, jest właśnie Liz, nasza jedna narratorka. I jestem w momencie, kiedy zaszła lawina, kiedy ten domek został po prostu odcięty od świata. Nie ma prądu, nie ma zasięgu, nie można z nikim się skontaktować. I dodatkowo jedna z członkiń załogi po prostu zginęła, prawdopodobnie już nie żyje. I zaczynają tutaj wychodzić na wierzch takie prawdziwe oblicza tych ludzi. Niektórzy mają totalnie gdzieś, co stało się właśnie z tą członkinią i zaczynają myśleć bardzo egoistycznie. Chodzi o to, że zamiast skupić się na sytuacji, w której aktualnie są, to skupiają się na pracy, na tym, że w grę wchodzą naprawdę wielkie pieniądze. I powiem wam, że już jest taki bohater, który mnie totalnie irytuje i mam ochotę po prostu dać mu w zęby. Ruth Ware bardzo fajnie prowadzi tą akcję. Ona sprawia, że przez te 130 stron poznajemy tych bohaterów i to jest naprawdę bardzo dobre, dlatego że ja w jakimś stopniu już się z nimi związałam i to, co dzieje się teraz, ja to przeżywam. Więc mamy tutaj naprawdę bardzo fajny zabieg, co sprawia, że ja czuję takie napięcie, czuję się zażenowana zachowaniem niektórych osób. Jest naprawdę fajnie, bardzo dobrze mi się to czyta. Nawet nie wiem, kiedy, tak jak mówiłam wcześniej, minęło te 160 stron. Czytam, nie mogę się oderwać, naprawdę jestem zainteresowana, zaintrygowana. Ta historia mnie po prostu pochłonęła. I ciekawa jestem, jak to dalej się rozwinie, bo nawet nie jestem w połowie. Jeszcze bardzo dużo przede mną. Mam nadzieję, że napięcie i to wszystko nie rozwlecze się, że będzie mi się to dobrze czytało do samego końca i że ta ilość stron 450 nie zniszczy tego wszystkiego, że naprawdę te 450 stron zamknie idealnie tą historię. Dzisiaj też odebrałam z paczkomatu Chłopca znikąd. Kupiłam sobie ten egzemplarz na Vinted za 15 zł.
Ja tę książkę czytałam na czytniku, wczoraj skończyłam, dałam tej książce 5 gwiazdek na 5. Uważam, że jest to jedna z piękniejszych książek z ramienia literatury młodzieżowej dla młodszej młodzieży. Ta pozycja porusza naprawdę bardzo ważne tematy, na przykład przyjaźń ponad podziałami, tolerancja, nietolerancja, jeśli chodzi o osoby dorosłe. Porusza temat rodzicielskiej miłości i przede wszystkim porusza temat sytuacji uchodźców w Europie. Bardzo, bardzo polecam Wam tę książkę. To książka, która spodoba się zarówno młodszym, jak i starszym. Szczególnie osoby dorosłe powinny po tę książkę sięgnąć, żeby sobie pewne rzeczy uświadomić. Jeśli właśnie podążacie tak mniej więcej takimi głupimi stereotypami, jeśli chodzi o uchodźców, to powinniście zdecydowanie tę książkę przeczytać. Ode mnie ta książka otrzymuje 5 gwiazdek na 5 i będę już zawsze tę książkę polecać innym. Dobra. Ode mnie to tyle na razie. Wracam do czytania. Skończyłam czytać jedno po drugim Ruth Ware i uważam, że nie jest to jej najlepsza książka. Wciąż na pierwszym miejscu dla mnie osobiście jest książka Pod kluczem. Nie czytałam Śmierć pani Westaway, więc nie mogę ją nigdzie umieścić. Natomiast jeśli chodzi o jedno po drugim, to na pewno jest to bardzo fajnie napisany taki współczesny kryminał. Tutaj mamy napisane na górze, że jest to taki klimatyczny kryminał w stylu Agaty Christie. Ja nie czytałam właśnie tego słownego kryminału tej autorki, więc nie mogę jakby porównać tych dwóch książek i nawet nie będę starała się tego robić. Ale na pewno chciałabym kiedyś sięgnąć po ten tytuł Christie, tylko właśnie nie pamiętam, jak się nazywa. I nie było już nikogo. Chyba tak, coś takiego, ale tutaj jest okładka, żebyście wiedzieli, o jaki tytuł mi chodzi. I tak, co w tej książce mi się podobało? No, to na pewno podsycanie takiego napięcia, takiej niepewności, strachu. Świetne dla mnie było to, że mieliśmy ten domek wokół śnieg i góry, niepowtarzalną siłę, taką naturalną siłę, gdzie naprawdę człowiek czuje respekt wobec niej. No i mamy ten domek, mamy załogę Snoopa i mamy Erin oraz Daniego, czyli pracowników takiej sieci domków narciarskich. No i oni właśnie sprawują pieczę nad tym domkiem, ogarniają pokoje, gotują, w sensie Dani gotuje, bo jest kucharzem i robi to perfekcyjnie. Załoga ta ma bardzo dużo za uszami. Każdy z nich coś takiego niepokojącego wnosi w ogóle do tej historii. Tak jak mówiłam przy poprzednim update'cie, pierwsze 100 parę stron to
akcja, która stoi bohaterami. Później właśnie od tego momentu, o którym wcześniej powiedziałam, zaczyna się rozkręcać bardziej. Ja byłam wciągnięta, naprawdę byłam zaangażowana, nie sądziłam, że aż tak szybko tę książkę przeczytam. Chodzi mi o to, że Ruth Ware pisze w taki sposób, że ja nie wiem, kiedy po prostu te kartki przewracam, kiedy ten czas mija mi tak dobrze podczas czytania danej historii. I wyobraźcie sobie, że jesteście w domku w górach, jesteście odcięci od świata, schodzi lawina, nie ma prądu, nie ma wody, nie ma ogrzewania, jest potwornie zimno i w tym domku, w którym jesteście, zaczynają ginąć ludzie. Mamy tam strach, mamy niepewność, mamy poczucie zagrożenia, poczucie klaustrofobii, ludzie zaczynają wzajemnie się oskarżać, zaczynają padać takie, a nie inne słowa. No naprawdę w pewnym momencie było strasznie. Chodzi mi o to, że nie było tu takiego niepokoju. Ja nie czułam takiego niepokoju jak przy Pod kluczem. Nie miałam gęsiej skórki. Natomiast to, co robili bohaterowie, sprawiało, że po prostu czułam ciary. Summa summarum. Dla mnie ta książka nie jest najlepszą książką Ruth. W ogóle uważam, że rozwiązanie zagadki było przewidywalne. Jeśli już długo siedzicie w thrillerach, w kryminałach, to myślę, że od razu ogarniecie, kto może być zabójcą. Ja domyślałam się, kto za tym wszystkim stoi i tak jakby moje przypuszczenia się sprawdziły. Ale to nie o to chodzi tutaj, kto zabił, kto nie. Po prostu dla mnie to właśnie było tak rozwleczone wszystko. Już później, kiedy to wszystko wyszło na jaw, to nie chciało mi się tak tego czytać. Bardzo żałuję, że to skończyło się w taki, a nie inny sposób. Myślałam, że zakończenie bardziej będzie mnie zaskakiwać, że to mnie zaskoczy, że wbije mnie w fotel. No ale tak nie było. Po prostu czułam taki ambiwalentny stosunek i miałam takie, serio? I kiedy to się rozwiązało, to było przede mną jeszcze 60-70 stron i miałam takie okej, może to nie jest to zakończenie, może jeszcze tutaj autorka mnie zaskoczy, no ale nie, tak nie było, po prostu to zakończenie było tak rozwleczone i miałam już takie, dobra, niech to już się skończy, bo to nie ma sensu. Chociaż no fajnie, mamy taką fajną klamrę tutaj, że zakończenie nie jest zakończeniem jakby takim otwartym, no wszystko od początku do końca zostało zamknięte tutaj w tym wszystkim, w tej historii. To, co się wydarzyło, to się wydarzyło i nie ma jakby dalszego ciągu. Więc to było naprawdę w porządku. I suma summarum, daję tej książce finalnie 3,5 gwiazdki na 5 i ją polecam, bo nie uważam, że to jest zła książka. Absolutnie nie. Myślę, że większości z Was ta książka powinna się spodobać. Po prostu dla mnie ta końcówka była za długa i chciałam być bardziej zaskoczonym czytelnikiem, ale no nie byłam, więc moja ocena jest taka, a nie inna. Ale tutaj mamy bardzo fajne motywy, świetnie skonstruowaną fabułę, świetnie poprowadzonych bohaterów, świetnie wykreowanych bohaterów, więc to zakończenie to jest taki jakby niuansik, który jakby wpłynął na odbiór, na mój odbiór tej książki, ale finalnie nie jest to zła książka. A jeśli chodzi o to, co sobie teraz czytam, to na Legimi, na czytniku odpaliłam sobie Najwyższy czas znów zapalić gwiazdy. Mamy tutaj trzy bohaterki, Annę, Chloe i Lily. Anna to kobieta, która ma nad głową komorników, ma długi, a Chloe i Lily to są jej córki. Każda z tych kobietek prowadzi swoją narrację. Każda jest zupełnie inna, ale poczucie humoru w tej książce to jest coś niesamowitego. A jeśli chodzi o to, na której jestem stronie, to sobie włączę i Wam powiem. Na stronie 40, na stron 315. Ale jest to historia jak na początek tak bardzo urocza, tak pokrzepiająca i tak ją się szybko czyta, że myślę, że będzie książką godną polecenia, jeśli chodzi o mnie, ale w tym vlogu tej książki nie skończę, nie dam rady, ale na pewno na kanale o tej książce usłyszycie, kiedy ją skończę. Na ten moment to będzie tyle ode mnie. Dajcie znać, co udało Wam się przeczytać w tym tygodniu. Czy będziecie czytać jedno po drugim, albo czy będziecie czytać właśnie ten tytuł, czyli Najwyższy czas znów zapalić gwiazdy, albo może gdzieś słyszeliście o tym tytule, dajcie mi o tym wszystkim znać. Bardzo Wam dziękuję, że oglądaliście tego vloga, widzimy się w kolejnych filmach.